Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, jest ze mną Daffodil, czyli siostra. I dzisiaj po znowu długich latach spędzonych na podróżowaniu i zbieraniu, wszyscy chcą pogadać. Więc Co za nerwy. A twój ogród jest ciągle niszczony. A myślałeś kiedykolwiek o tym, żeby zbudować zagrody dla owiec na tej łodzi? Te cholerne owce ciągle będą zżerać twoje plony. Dzieciaku, one po prostu potrzebują miejsca, gdzie mogą już się wyszaleć. Plus, musisz je karmić. To jest powód dlatego, że owce są głupie. Zajmij się tym. Już wybudowaliśmy jakby. Mówiłem o tym pomimo tego, że zrobiliśmy. I właśnie swój jeszcze malutki remont, był długa kuchnia. Uwięzienie dla owcy ostatniej. Hej, wielka czapko! Okej. Znalazłaś. Masz opiółki i klej. To nie jest... nie wiem. To nie jest tak, jak z moją mamą robiliśmy papier. Ten papier był... Help us. Może... Nie jestem pewien, ale dobra, pomijmy to. Czasami moja mama mówiła... Ale nadal możesz to połączyć. Zawsze będzie lepiej. To może być nawet lepsze. Nie wiem. Teraz musisz tylko znaleźć sposób na zrobienie na tego. Może możesz to... Podgrzać. Tak! Spróbuj to ugotować! Najlepsze będzie to upiec. Najlepsze rzeczy są gotowane, coś nie? Tak myślisz? Tak myślę. Tam było. Nie pozwalaj mi wchodzić do kuchni. Strasznie cicho mówisz znowu. Nie pozwala mi wchodzić do kuchni. No dobra. Bo ja chciałam cicho, bo on płacze. Ale muzyka cię można zagłuszać, dobra. Popełniłem błąd. Nie, robiłem błędy, popełniałem błędy, coś tego typu. Dobra, górne, gotuj coś jeśli chcesz, ja idę w dolnym spróbować papier? Włączyłeś recepcję. Ale chcę sprawdzić, czy mam tu recepcję na papier. Jest. Nie faktycznie. Chciałam się... mogę powiedzieć, czym nakarmiłam jedną osobę? Tak. Nakarmiłam Giovanniego klejem. Do tej pory nie wiem, czemu się ostatnio zrobiła, ale tak. To był eksperyment. Giovanni zjadł klej. Oliwa z oliwek. To jest zrobiony ze starego buta, tak przypominam. Fuj. Tak teraz o tym pomyślę. Pif. Dobra, czyli żarcie dla Giovanniego. No i swoją drogą, jak już mam to wszystko ogarnięte. Gdzie Giovanni znowu zniknął? No. On dalej tam będzie chodzić. Dobra. Okej. Okay. No i przy okazji, jak już jesteśmy przy tym wszystkim, pora zbudować chyba ostatnie rzeczy, których nie mamy. Po pierwsze... Kurnik. Po drugie... piwnicę. Zwana przeze mnie. Dobra, zacznijmy od kurnika. No, niech będzie tam, później siostra tak będzie robiła remont pewnie. No ja zrobię coś. Pomiędzy odcinkami i piwniczka. Piwniczka na szczęście jest mała, ale... A tutaj niech będzie. Zrobię, podzielę to na dwie kategorie. Dobra, i przy okazji, jak już przy tym jesteśmy, pora chyba zobaczyć, jak to wszystko działa. Dobra, zaczynamy od... piwniczka? No. Okej, trzy pojem. Mleko, ryba i kapusta. Dobra, tutaj kapustę. Jedną oczywiście. To ja daję dwa mleczka. Dobra, i ja dam też jedną rybę. Nie wiem, jak to będzie, ale... I co teraz? I teraz chyba czekamy. Ale to się w ogóle nie rusza. Dobra, wyjdźmy. Chodźmy ulepszyć statka. No, zaraz to zrobimy, ale najpierw może pozwól, że zobaczę kurno. Jakieś kury spotkam czy coś. O, podaj mi. Okej. Co? Musimy tu wsadzić jajko. A skąd to nie... A dobra, w sumie jest pisało symbol. Pisało egg. Potem jest symbol w sumie. Mówisz egg. Faktycznie. A tutaj na zewnątrz co się daje? Aha. A, tu chyba żarło. Dobra, niech będą ziarna marchewki. O, żarło. Tylko, że nie mamy kur. Aby się nie zmarnowało. Dobra. To teraz pora zobaczyć. Czyli jajka będzie trzeba jakoś uczestniczyć. Jajka nie jest problem kupić, siostra. Okej. Dobra.
No to zobaczymy co tym razem. I czy mam wszystko co jest potrzebne do ulepszeń, bo nie jestem pewien. Mam nadzieję, że jest lustro w tej twojej piwniczce. Bo wygląda... Gauda? Nie rozumiem tego. Nieprzetłumaczalne suchary. Tak, chyba jakiś nieprzetłumaczalny suchar, dobra. Ale mniejsza z tym. Proszę, widzisz, siostra? Jest jeszcze więcej lepsze. Pierwsza rzecz. Jeszcze większy statek! Kolejna rzecz. Nie mam desek. Po prostu zrobiłam facepalm. Tego nie było, to się wytnie. No, widzicie? Mówiłem, że tego nie było. Mówiłem. Mam wszystkie deski, wszystko jest na miejscu. I wcale nie jest tak, że wróciliśmy na statek, nie, wcale tak nie jest. Wcale też przy okazji nie odebrałem papieru i potrawki dla drzewianego, nie, wcale nie. Dobra, zobaczmy co następne. Mist Cleaner 1000. Dobra. My na razie będziemy mogli się pozbywać mgieł. Potrzebujemy szkła, nie problem. Silk, nie problem, ektoplazma, już nie problem. Ej, co jest? Chyba kliknąłem coś i tak. No i pożegnanie dwójki, to już trochę gorzej. Ale dobra, damy radę. Będę ryczeć. Dobra. Co na drogę, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to chyba powinniśmy zająć się ulepszeniem w końcu Atlowi chałupy. Zasłużył na co? Dobra, zrobię dwie deski. Idź zrobić deski. Tego też nie było. Bez przesady, siostra. Tego już wycinać nie będę, bo pokażę się potem, że wytnę wszystko, co będziemy dzisiaj robić. Może nie zlamię, może nie zlamię, może nie zlamię. Dałaś radę. To teraz trzeba wziąć żuczka na zabawę. Mam nadzieję, że mamy jeszcze trochę butelków. Chyba to nie wiem, czy są potrzebne butelki. Tak, są potrzebne, przecież żeby ektoplazmę zdobywać w butelce, to musisz mieć butelkę. Dobra siostra, brawo. To ty dostałeś trzy butelki naraz? Nie wiem. No, jak ja to mogę ominąć? Ale ja jestem szybsza od tych, więc no. Jak ty jesteś szybsza od nich? No jestem delikatnie szybsza, jeśli chodzi o bieganie. Serio siostra? Kotem jest szybszy od Steli? Tak. Nie zwróciłem na to nigdy uwagi. Jest delikatnie szybszy. Dobra. Dobra. Mamy wystarczająco ektoplazmy. Brawo siostra, udało nam się. Aż tak nie umiemy. Ej, udało się dobrze. Aż tak nie umiemy, ale nam się udało. Dobra. O, leci! Cześć Giovanni. Dzień dobry, bambina. A, spokojnie siostra. Dobra, pora to zrobić. Musiałam. Dobra, mam achievement za ulepszenie Atula. Przy okazji może zobaczmy, czy da się coś jeszcze ulepszać. A to bardziej w kontekście Astrid. O, okej. Okay. Astrid ma ulepszenie, które wszystkie mógłbym zrobić, ale co w swoim czasie. Dzięki! Co? Wygląda z pełności jak papier! Całkiem niezły! Tak! Możemy to zrobić! To wystarczy. To wystarczy! Ja ci to... Po prostu daj mi to. Mam... Narysuję plan swojego domku. Na nim. Dobra, to za 10 papiery. Okej. A właśnie, wyłowiliśmy treasure mapa. To się nada, tak? To się nada! Mam w swoim domku kredki. Schowałem je w kanapie, lub były schowane w kanapie. One się chowają w kanapie. One się chowają w kanapie. Dzięki, duża czapko. Zacznę rysować najlepszy projekt na świecie. Największy i najpiękniejszy dom. Może kiedyś naprawdę będę rysować takie budynki. Tak. Któregoś dnia. Ojej. Przy okazji ktoś jeszcze coś od nas chce? To przytulasa masz. I wiadomość w butelce. Pomóż mi, zgubiłem się na morzu. Mam nadzieję, że ta butelka cię dosięgnie, przyjacielu. To jest moja lokacja. 58 minus 11. Okej. To wiadomo, że nie musimy się udać. Dobra, to cukierki może, bo wiesz. Dobra. Dzieciak, cukierki. Tak, tak. Wydaje mi się, że... Aha, przecież... Dobra, daj mu w takim razie frytki. Frytki. Uuu, dobra, nie chcę już tego tłumaczyć, już to tłumaczyłam. To ja teraz będę mówił, jeśli chodzi o Atula. No to wygląda super. Ej, szuka, patrz, tutaj tak miniaturowo można zobaczyć Atula, jak wyglądał za życie. Nie, nie jest to dokładne, ale widać Atula. To wygląda cudownie. Zrobiłaś wszystko dokładnie.
Mój dom nigdy nie wyglądał lepiej. Jestem pewien, że inni pasażerowie są już zazdrośni. Ale lepiej nie wspomagajmy ich twarzy tym wszystkim. To winko. Ojej, czemu one smutne? Jest w najlepszym nastroju, ale jest w gorszym nastroju niż był wcześniej. Nie wiem, a teraz do Astrid trzeba. Co jest? Dobra? Gdzie on jest? Gdzie on był? Gdzie on był? Gdzie on był ostatniej nocy? Gdzie był ten worek, ziemny worek, coś takiego? Worek ziemniaków ostatniej nocy. W ogóle nie spał w swoim łóżku. Stella. To jest naprawdę podejrzane? Tak jak się to czego się obawiam. Czemu za mną był łazi? Bo jest najbardziej zadowolony. Aha. Chyba jest to, czego się obawiałam. Wiedziałam, że to nie tylko moje wyobrażenia. Coś jest nie tak. Było nie tak. Coś było nie tak. I też przy okazji Liz do niego przyszedł. Nie mam zamiaru go otwierać. Proszę. Przeczytaj. Proszę. Idź. Zbadaj go dla mnie. Zbadaj go dla mnie. Podążaj za nim. Podążaj za nim. Dzięki wielkie, Stella. List od Jennifer. Nieco. Dzwoni, mój kochany. Aha. Pragnę twojego ryku. Każdy dzień bez ciebie jest torturą. Spotkaj mnie o zmierzchu. Aha. Spotkaj mnie o zmierzchu. Będę czekać w Oxbury. W moim czyli domu. I tam musimy płynąć. Twoja jedyna Jennifer. Okej. Okay. Czyli musimy tam popłynąć. Coś w ogóle coś znowu chce. Stella! Stella! Myślałem, żeby zorganizować wielki obiad dla wszystkich. Nie żartuję sobie z tym. Toż nie dla wszystkich. Tak dla paru osób. Może. Wydaje mi się, że to podbije morale. Tak najłatwiej to tłumaczyć. Powinnaś zapłacić wszystkiego i zapytać się, co chcą na obiad. Powiedzmy trzy twoich ulubionych trzech towarzyszy obiadowych. A co o tym myślisz? Kogo lubimy najbardziej? Ja nie odpuszczę... Wszystkich musimy. No, on mówi, że trzech. Ja bym zaprosiła Astrid. Dobra, to zobaczymy. Ciao. A tu chce mnie zaprosić na obiad? Spoko! Myślę, że mogę tam być. Ale nie wiem. Nie jestem pewna. Ja... tak czy siak. Aha, zupka, dobra, mamy. Dobra. Poproszę makaronową zupę. Myślę, że będzie fajnie ze wszystkimi pogadać. Lub nie. Do zobaczenia, maleńkę. Dobra. Kogo jeszcze? Nie wiem, ty wybierz. Ty! Ja jedną. Ja ci nie odpuszczę jeszcze Stanley, ja jedną. Dobra, ci jeszcze Stanley. Ja już go zapraszam. Jedzenie innych ludzi. Jedzenie innych ludzi. Przynieś mi trochę frytek. Okej. Aha, frytki też mamy chyba. Jeśli nie, sprawdzę. To nie będzie problemem. Sprawdzę, czy mamy zupę i frytki jeszcze. Zupy mam akurat jedną, frytki akurat jedne. Dobra, to teraz nie pozwalam dyrygować sobą, ty masz wybrać. Nie wiem, mamy Giovanniego do wyboru. Albo Bruce'a. Bruce, Miki albo Gustaw. Szczerze, Gustaw ze wszystkich opcji. Mi się wydaje najlepszy. Ty mówisz, Gustaw. Ten zbyt energiczny kumpel twój, dobra, od początku. Ten twój zbyt energiczny kumpel organizuje obiad. Dobrze, że ty zajmujesz się moim pożywieniem. Kochanieńka. Nawet tak mogę wytłumaczyć. Zobaczmy. Coś, co wymaga umiejętności. Może tu na tataki? Tataki z tuńczyka, okej? Okay. Tak, to wydaje się być odpowiednie. Tataki z tuńczyka. Zobaczmy, co jest potrzebne. Dobra. A, i chyba to tyle, jednak faktycznie czeka. Ej, właśnie, przy okazji coś jest gotowe. Co my tu mamy? Okej. Okay. A, i jeszcze coś.
I jogurt. Jogurciki! Spróbuj zakonserwować jeszcze jogurt. Widzę, że jest. Tylko najpierw wszystkie ryby wrzucę do konserwowania. Nie. Jogurt? Jeden można. O, można ser się z tego zrobić. U, fajnie. Swoją drogą pomijam. A ja coś zrobię z jogurtem. Już tego wiem, przynajmniej, że mamy do czynienia. Nie mieszaj z klejem! Nie! Nie, siostra. A, i przy okazji musisz jeszcze poeksperymentować w różnych miejscach. Zostawię to tobie. A ja pogadam z Atulem. O, tu nadchodzi ciężka część. Potrzebuję kucharza. Kogoś, kto pomoże mi przygotować wszystkie posiłki. Chyba nie trzeba mówić, kto to będzie. Dobry szef zawsze ma... Dobra. Drużynę za sobą. Uwierz mi... Tym się chyba. Uwierz mi, Stella. Zrobimy, będziemy wielkim, wspaniałą drużyną. A, tylko napiszę wszystko, co inni chcieli. Niezaliczony eksperyment. Co jest? No. No, dzięki, zasłaniasz mi. Dobra. To już było. Tylko musisz to wszystko przygotować. No wiesz, przynoszenie ciężarów. Dobra? Już. Okej, co jeszcze wszystko tu na tyciki. Ja Stanleya zerknę. Już mamy wszystko. Dobra. Jeszcze w topiarnia chyba. Wyszły mi 3 nieudane eksperymenty. Aha. Dobra, teraz gdzie jest to tu na tyciki, czy jakoś tak? Dobra, jeszcze co miało być? Foundry i co? Siostra, poczekaj. Tylko już chyba Foundry. Ty mam te takie? Tak, bo nie mogę tego znaleźć. Nie, ale naprawdę... Szukaj, najeżdżaj na każde żarcie. O, jest. Tuna jest... Dobrze kojarzyłam. Bo powiem wam, grałam do tego momentu w Spirit Farera. Tączyk i do tego cebulka. Do tego momentu w Spirit Farera grałam. Dalej nie zaszłam. Tu muszę powiedzieć... Fajnie, że mówisz mi o tym teraz. Co? Gdybym wcześniej wiedział, że grałaś, to bym nie pozwalał ci tak bardzo decydować, ale dobra, niech ci będzie. Ty też tłumaczy, czemu nagle trafiłaś świetkami za pierwszym strzałem. Dobra, cicho tam, cicho tam. To eksperyment. Makrela. Czy ty chcesz usmażyć makrelę? No. I jeszcze bym zgniatacz. Kto muszę zajmie się tym, ja się zajmę zgniataczem. Próbuj jabłko. Okej, okay, to jedno jabłko zgniotę. Powinien mu z jabłko wybrać. Nieudany ale eksperyment. Nieudany eksperyment. Ciekawe po co? To wszystko? Okej. Okay. No, żebyśmy Zoliby, się jak trochę... To wychodzi normalnie. No, żebyśmy się trochę rozbawili. Sam to aha. Z makrem wychodzi nieudany eksperyment. I co jest ostatnią rzeczą? Kukurydza pewnie. Tak. Co? Kukurydziana mąka? What? Co za bałagan? Co za bałagan? Tak. Trzeba z nim pogadać. Wielka czapko! Wydaje mi się, że jest więcej duchów na tym. Nie wiem, czy jest więcej duchowych życzków. Nie wiem, czy jest więcej duchowych życzków na tym swoim statku. Jacobowi przydałby się kumpel. Jacobowi przydałby się kumpel. Do zabawy. Do zabawy. Z drugiej strony podoba mi się to, że jest ze mną. I idź odebrać żarcie, bo już się usmażyło. Z drugiej strony podoba mi się to, że jest ze mną. Widzi je. Widzi ich bardziej. Widzi ich. Nie wypełniają mnie smutkiem, a dzięki... A jeszcze drugi przecież osobiat gotowy już. One wypełniają mnie smutkiem, a dzięki Jacobowi mogę je unikać. Pewnego razu... Sporo tylko narobiłeś. Jeden... ale ja tylko jednego tuńczyka i jedną cebulę rzuciłem. 4 wyszły z tego! Pewnego razu jeden z nich ugryzł mnie w nas. Oj, wiesz o tym? Wyłączyłem światła i przestraszyłem się. Przestraszył się. Przestraszył się. Tak, taka już... Taka już... Tak już jest z tymi... pyłowymi duchami, ale dobra, nieważne. Boją się światła. Dlatego, to powód, dlaczego chowają się w cieniu. Tylko tak można je zobaczyć. I dlatego nie lubią maku? No, błysku twojego paska. Błysku twojego paska. Jest pełen światła. Dobra. A teraz gdzie jest Atul? Musimy dostawę żarcia dać. Hej!
Hej, ty! Wybrałaś już swojego pierwszego oficera, czy pierwszego majtka? Jeśli nie, to ja z chęcią będę wolontarystycznie. Oczywiście mam wszystkie odpowiednie predyspozycje. Wiem, to jest po prostu w tej rodzinie. Będąc szczerym. No nieźle. No tak będąc szczerym, po prostu nie wejdzie mi się dostawanie rozkazów od kota. Stella, no biegasz tu i zajmujesz się tym wszystkim cały czas. Zrobiłaś te wszystkie przysługi dla wszystkich, wpychając innych przed swoje potrzeby. Kiedy widzę ciebie, czy patrzę na ciebie, widzę malutką cząstkę samego siebie. Wiesz o tym? Ale chciałbym ci zdradzić malutki sekrecik. Aha, możesz uwielbiać i kochać to, żeby pomagać innym ludziom. Ale czasami potrzebujesz chwili dla samej siebie. Zrób coś tylko dla siebie. To coś, czego ja nigdy nie doświadczyłem osobiście. To tak w sumie chyba właśnie dlatego tu jestem. W tym świecie, na tej łodzi. To dlatego Viv, czy pewnie Vivian i mojej córki nie mają mnie przy sobie. Cóż, przynajmniej my mamy siebie nawzajem w kiełku. Dobra, a teraz przy okazji, a tu smutna historia, ale... Ja się boję. Po co tu jest? Ktoś mi powie? Sprzedamy to! A już nie odkryliśmy to. No. Ej, dobra, teraz gdzieś są te potrawy, muszę je rozdać. Dobra, pierwsze. To na to tyki. O, ten cały wyrafinowany gust, który zawsze promieniował w wyborach Gustawa. Nie, Atul, nie. Mam dla ciebie jeszcze resztę. No, lubię Atula. Dobra, ja teraz też. Jeszcze frytki. Oczywiście, Stanley kocha frytki. Francuskie frytki. I teraz na koniec jeszcze zupa od Astrid. Zupa! Jedyny styl życia Astrid. I co, to koniec? Dobra robota! Teraz potrzebujemy tylko miejsca do jedzenia. No wiesz, nie wydaje mi się, żeby pokład był odpowiednim miejscem. Co pomyśl na dużym miastem, na przykład Hummingbird. To jest wyspa, która... z odpowiednim wnętrzem, błyskiem i stołami. Nic zbyt wykwintnego, ale... Nadal, noc w mieście. To dosyć dobre miejsce i dobry czas. No, udajmy się tam. Ja najpierw bym się udała w końcu do tego Oxbury. Jeszcze raz trzeba coś usmażyć przecież. Słyszysz? Okej, ale trzeba coś tu jeszcze usmażyć. Dobra, dawaj buta. Butelki? No tak! Przez buta wchodzi klej, więc nie zaliczy się do eksperymentów. I mam do ciebie prośbę, to wielką, już nie karm więcej naszych pasażerów klejem. Okay. Czemu? Nie chcę ich karmić klejem. Siostra, klej jest trujący. Ale on go zjadł i nic mu nie było, ale się cieszył. Mówił, że nie czuje się zbyt dobrze. Ale nic mu nie było. Słuchaj, ty byś nie chciała jeść kleju ze starych butów, więc no. Zaliczyło się czy nie? Nie? Czyli to chyba normalne. Spróbuj z buta, może. Raczej to nie będzie co, ale jak chcesz. Nie wiem, czy po prostu możemy mieć odpowiednie rzeczy. Czy nie sprzedałem czegoś, co było potrzebne. Na przykład dywanu? Tak, na przykład dywanu. Albo jakiegoś obrazu. Nie. Albo kukurydzy. Kukurydzy mamy przecież. Nie. Oj, dobra. Szybciej, but. Smaż się i zobaczymy, czy to wystarczy do tego dziwiaka. Tu jest małe dziecko. A i tak dziwiak, tak czy siak, kto normalnie chce buta smażyć w piecu hutniczym? No w sumie. Poza tobą oczywiście. Ej, ja taka dziwna nie jestem. A, czyli to się też liczy. Dobra. I co teraz jest? A, trzeba pogadać, ale to już następnego poranka, bo teraz jest pora spać. Więc, dobranoc. Tak, widziałem to. Dobra, następny poranek. I teraz, gdzie mieliśmy się udać? Nie wiem, poszła do tego Hummingbird albo Oxbury. Dawaj. O, ktoś też chce przy okazji, tu za chwilę. Ops, tylko zobaczmy, gdzie Hummingbird jest tutaj.
A Oxbury gdzie jest? Bo wiem, że tam byłem pewnie. Tutaj? Okej. Okay. Czy wszystko w sumie jest bardzo blisko, tylko nie wiem, gdzie do końca jesteśmy? Aleksem będzie najszybciej. Dobra. Chciałeś do Oxbury, to będzie do Oxbury. Pewnie dlatego, że wiesz, co jest w Oxbury. Nie. Nie wiem. A teraz zajmijmy się rozmową. Co on chce? Dalej nie zaszło. O nie. Popełniłeś tyle błędów. Nie myślałem, że zrobimy ich aż... Nie, nawet ja nie zrobiłbym tak wielu. Nawet ja nie zrobiłbym tak wielu. Mój tata mówił, nie martw się tak mocno. To naprawdę denerwowało moją mamę. I co, i to tyle? Okej, okay. Doktor. O, słyszę Aleksia. Nie cierpię tej muzyki. Ale najpierw odbierzmy ser, więcej ryb i... kiszona chybusta. Saurekar. Dobra. Czyli do Oxbury. A potem do Hummingbirdu. Tak, potem do Hummingbirdu. Dobra. A tam mamy chyba być w nocy. Niekoniecznie. Astrid mówiła w nocy. Szczególnie. Nie ma. A, dobra. I w ogóle jeszcze opisy. Dostało już jest nakryte. Teraz jest wszystko gotowe już do... Obiadu. A tutaj... Ach, czemu zawsze ja dostaję robotę niańczenia ich wszystkich? Cóż, wydaje mi się, że muszę podążać za Giovannim. No cóż, Stella. Sama chciałaś tego, to muci, to teraz nie marudź. Ona chciała? Przecież gdyby nie chciała, to mogła zostać w swoim kajaczku i zrezygnować z tej roboty. Może nie mogła. A może mogła, nie wiem. Wydaje mi się, że powinna móc, skoro ona dostała okazję, żeby zostać, a nie dostała obowiązek, że musi być. W sumie, ma to sens. Ale z jakiegoś powodu, tak sobie drogą powiem tyle, wydaje mi się, że bardziej kot się z tego wszystkiego cieszył na początku niż Stella. Kot może rządzić nad światem. Ale ty wiesz, że nadal to jest statek Stelli. Cicho, to jest statek na chodniku. Ej, jak sobie uważasz? Dobra, i teraz co muszę zrobić? Śledzić Giovanniego na wyspie. Zobaczymy, czy go w ogóle znajdziemy. Czy jemu może się nie ukrył gdzieś, nie wiadomo gdzie. Oby. A, bo to oczywiście nie jest noc. Dobra. Dobra, to są ci goście od płyt. A właśnie! Jeszcze w jednym miejscu musimy... Dostarczyłeś wszystkie? Nie, nie, jeszcze zostało chyba tam, gdzie był Gustaw na początku. O! Okej, okay. Takich zrozumiałych scenek jeszcze nie widziałem. Giovanni! Ciekawe, co on robi. Chociaż, skoro to są już jakieś wiadomości od kobiety, to podejrzewam, że to dla tej kobiety załatwiliśmy te wszystkie rzeczy. Patrz, widzisz, szybszy jest kotek. Faktycznie jest szybszy od Stelli. No, czyli kot jest przydatniejszy. Orzeszek? Ja się schowałam. Dobra, właśnie tutaj. Co ty? Spotkanie. Zakończone. Czyli oni... Tak. Zostaw nas w spokoju. Będziemy bardzo zajęci niedługo. O nie. Okay. Dobra, to ja kupuję jajki. A przy okazji jest śmiertelnie głodny. Teraz nie dostanie kleju, teraz dostanie coś sensownego. Bambina! Dobra, już byłem. Bambina! Chyba sobie ze mnie żartujesz! Czyli co, już... Zrobiliśmy wszystko, co trzeba... No na to wygląda. Aha. Mi się wydaje, że... A, przy okazji właśnie jeszcze mamy gdzieś... To no, całe zlecenie, że musimy uratować kogoś. Jak na mój gust, to... Jak na mój gust, to... Wiadomo, jak to wygląda, siostro, nie musisz nic mówić. Co? To wygląda tak trochę niefajnie, bo... Zdradza Astrid... Przecież on to ciągle robił. No tak, ale wiesz, obiecał, że się zmieni. Tutaj to jest babiarz. Babiarz nigdy się nie zmieni. Astrid niestety śpi, więc trzeba iść spać. Też. Dobranoc. Teraz następna rzecz. Hummingbird, Furogawa. Czy ratujemy tego kogoś, kto ponoć się zgubił? Nie wiem. Teraz już serio nie wiem. Dobra, to może pójdźmy tam, gdzie jest ten ktoś, kto się ponoć zgubił. Tak będzie najlepiej. Potem niech będzie Hummingbird i na końcu Furogawa. Czy jakoś tak, no ogólnie tam, gdzie właśnie jest to zlecenie na płytę ostatnie. No Furogawa.
No chyba furogawa, dobra. Tylko szczerze dalej, nie wiem... Teraz? Wiecie co, nie będę może tu opowiadał wszystkiego, ale... Opowiedz! Dobra, to może pokrótce właśnie. Wy nie chcecie wiedzieć, jak długo szukałem tego cebularza, żeby sprzedać mu złomy na ulepszenie statku. Oczywiście nie było go nigdzie przez najbliższe kilkanaście dni. I tyle. Dobra. Dość. Wystarczy tego. Mam tego dosyć. Myślałam, że to mocniejsze. Nie, że byłam silniejsza niż to. Myślałam, że jestem, że byłam silniejsza niż to, ale to był błąd. Byłam w błędzie. Byłam w błędzie. Nie mogę tego tolerować ani chwili dłużej. Zdradza mnie tuż za ścianą. Mhm. A nie, nie, to że ogólnie, nie, że po prostu, że ją wkurza i parę rzeczy, wszędzie za nim łazi. On gada i gada i gada. Mam dość. A ja wiedziałam, wiem, że kłamie. Cały ten czas. Mhm. Wszystko, co mówi, to jest głupie kłamstwo. I co, znalazłaś coś tam? Czy on mnie zdradza? Powiedz mi. No niestety powiem prawdę, tak. Wiedziałam. Wiedziałam. Dzięki, że mówisz mi prawdę, Marynka. Wiedziałam, co... Wiedziałam, że mogę na ciebie polegać. Wiedziałam, że mogę na ciebie polegać. A tobie tego świata, okej. Cieszy moje serce, że mogę komukolwiek zaufać. Teraz proszę. Wiesz, co zrobić. Nie chcę widzieć jego twarzy więcej. Niech idzie! Z dala od mojego domu! Od moich włosów! Co? A, okej, jest Giovanni. Ale czy chyba chce coś ode mnie? Wielka czapko! Okej, potrzebuję fucking hejcha? Wiesz! A, fucking hejcha! Co? Nie wiesz, co to jest? Jak możesz nie widzieć? To jest super popularne i normalne! Wszyscy tego używają w kuchni. Wszyscy to kochają! No weź! Robisz sobie ze mnie żarty? Nie lubię ludzi, którzy robią sobie ze mnie żarty! Spójrz, śniłem o tym! Potrzebuję fucking hejcia! Co to jest? Do jasnej ciasnej. Okej. Dobra, mamy jajko. Co mamy jajko? No mamy jajko, kupiłam je. Kupiłaś kiedy? No jak byliśmy w Oksbiory. A dobra, to wsadzę je do kurnika. A gdzie jest? Przecież wyżej. A właśnie, ja jeszcze pogadam z Giovanni. Od razu. Czekaj, jajko, fajna life. I co? I mamy jajko, na które się świeci. Ja... Nie, nie łapię sobie, nie rozumiem. Wszystko tak dobrze szło. Nie zasługuję, żeby być tak traktowany. Twoja Astrid ma taki chory temperament. Co teraz spocznę? Ja odejdę, tak mi się wydaje. Ale gdzie? A tam do... warsztatu Atula? Nie, za zimno. Może do chałupki Alice? Nie, nie nadaje się. Okej, pomyślę o tym. Do zobaczenia gdzieś w okolicy Bambina. Ojej. Czy on będzie... Słówko, dobra. Aha, ci jest głodna. Bardzo głodna. Zobaczmy, czy mam coś, co jeszcze może jej posmakować. Nie mam czegoś takiego typowo dla nich. Nie mam jeszcze z nic dla nich, zobaczymy co. Dobra. Nie lubi tego może jakoś szczególnie, ale to jest duży posiłek, więc... Rozumiesz. A oni pewnie będą narzekać też, że ich nie karmiłem. Dobra. Dobra, cicho.
Coś dwuskładnikowego musi być. Dobra, dostanę to. Nic nie ma znaczenia teraz co. Dobra. To w takim razie teraz miał być hummingbird, tak? Tak, hummingbird. No ale nie wiem, czy moim zdaniem obiad ważniejszy niż płyty. Tak więc no. Udajemy się tam. Dobra, no to lecimy, płyniemy do Hummingberga na obiad atulowy. Czyli honory koteł. Swoją drogą chyba nam się zrestowały skrzynki. No nie. Który to jest, je podnosimy? Trzeci? Możliwe, dobra, nie się z tym. Przy okazji, muszę coś sprawdzić. Jesteśmy już tam? Coś tego typu. Przy okazji, muszę coś sprawdzić, bo słyszałem, że ponoć... Dobra. Słyszałem, że ponoć to jest bardzo lubione przez Gustawa, więc muszę tego zobaczyć. Tego nie wiem akurat, serio. A ja to akurat słyszałem od ludzi, którzy grali, więc muszę sprawdzić, czy Gustaw naprawdę to lubi. Chociaż akurat to jest, więc raczej tak. Co mu jest? Jaki smutniak! O mój Boże! Ja nigdy nie myślałem, że będzie to znowu dla mnie możliwe, żeby ugryźć, żeby zatopić zęby w tym niesamowitym, no, rolczasie. Stella, przyniosłaś sama siebie. Po prostu cudownie. I co jest nazwa tego czegoś nieujętego, bo surstroming nie jest dla słabo... ludzi o słabej woli. Nie, dla tych o słabym sercu. Ale dla mnie definitywnie jest. Mógłbym zjeść dwa wiadra tego. Dobra, dzięki znajomku, że mi o tym powiedziałeś. Szkoda tylko, że trochę teraz, ale... Nie wiem dlaczego, ale... Boli mnie to, że odszedł. Nie sądziłam, że to nie będzie. Nie sądziłam, ale... że tak będzie, ale... No to jesteśmy. Także siak, musiałam to zrobić. Myślę, że to dobra decyzja. Dzięki za pomoc, Stella. Teraz ja... Nie mówię... Potrzebuję czasu. To się źle skończy, potrzebuję czasu. Musi być sama przez chwilę i samemu, dobra? Tak, tak. Sama przez pewien czas moimi myślami. W porządku? Dzięki, mała. Dzięki, że byłaś po mojej stronie. Teraz... A, dobra, czyli teraz musimy tylko po prostu wysiąść. Co tu robi Gustaw? Jaki Gustaw? Giovanni! O, kurka jest! Zobacz to! Dobra, muszę zobaczyć. O, spójrz na to! Tylko spójrz na to, bambina! Jest taka urocza! Aha, mieliśmy takie kurczaki na farmie moich rodziców, wiesz? Wszystkim nadawał miona. Ale po dniu lub dwóch zawsze zapominałem. Więc... po prostu nazwałem jednego Denis. Cześć, Denis! Bądź najmilszym, najlepszym małym obuziakiem, jakim możesz być. Aha, czyli mamy kurczaki. Z jednego jajka kilka kurczaków. Magia. Znaczy nie wiem w ogóle, czy to jest możliwe, żeby z jednego jajka się kilka kurczaków wykluło. No wiem, że ludzie mają takie możliwości, wiecie, no. Bliźniaki, tego typu rzeczy. Nie, ja siostrę czekam. Ale czy to jest możliwe u kurczaków? Jeśli chodzi o jajka? Wiesz co? Poczytam. Wiem, że poczytasz. O! I znowu jest wieczór. Kiełku. Co wydajesz? To wygląda super. Wiedziałem, że uda się nam to zrobić. I wszyscy dotarli. Jesteś gotowa, żeby jeść? Tak, jedzmy! Tak? W porządku. Dzięki wam wszystkim za to, że zebraliście się w tym miejscu. Nie dałoby mi się tego wszystkiego dokonać samemu. To wygląda naprawdę jak prawie prawdziwy obiad rodzinny. Pozwaliście rzeczywiście się normalnie jak część waszych rodzin. Dzięki! Żarcie i coś tam jeszcze mówił, ale nie zwróciłem uwagi na co. I oczywiście Stella, moja... Dalej nie pamiętam, czy to siostrzeńca, czy bratanica, ale no wy ogólnie... No, tak. Chociaż chyba była siostrzeńca. Nie. Na mniejsze, nie pamiętam jak zwykle. Dziękuję ci. A dobra, starczy gadania teraz. Po prostu... jedzcie! A ja gram na gitarze zamiast jeść. A ja stoję i mrugam. I co? I taka scenka? Ej, ona ci połuch oddala. Tak. Dobra. Ojej.
I owca! Tak, ta owca po prostu... Idealnie wpasowała się w kadr. Bambina! Aha, oboje coś chcą. Najpierw Bambina. Dobra, Bambina. Ej, Orzeszku. Musiałaś już zauważyć do tego momentu. Ale nie jestem do końca mile widziany w domu Astrid. Co mogę powiedzieć? To nie moja wina, że nikt nie potrafi się mi oprzeć. Zostałem takim zrodzony. Giovanni! Kobiety mnie po prostu uwielbiają. Co mogę z tym zrobić? Zostawić je same? To byłoby okropnie niemiłe z mojej strony. Okej. Nie musisz mi dawać tego spojrzenia. Rozumiem to. Wiesz, no... prawdopodobnie zrobiłbym to samo. Okej, może nie dokładnie to samo. Ale... Wiem. Ej, wiesz co? Jej strata. Nie będę przychodził błagając. Jestem powyżej takich zachowań. Jak już to powiedziałem. Pokład jest trochę nieprzyjemny w nocy. Chciałbym mieć przynajmniej... Tęskni za przedem chociaż sofy, żeby móc na niej spać. Co zrobić? Myśl, Giovanni, myśl! Może... Ej, Bambina! Mogę cię prosić o przysługę? Dobra, to nie będę tłumaczył do końca, ale jedną po prostu przysługę dla Giovanniego. Maleńką, potrzebuję miejsca do spania. O, czyżby domek? Wiesz co? Nice, lunch would be swell. Czyli potrzebuję po prostu zbudować ten drugi budynek tego typu. Tak, lunch. Dobra. Dobra, potrzebuję tego, nawet nie będę już tam mówił. Dobra, czyli muszę zbudować po prostu ten taki... coś a la świetlicę w końcu. Siostra. 10 cynku, 15, znaczy 14 aszów. Ale wiecie, nie wiem, czy mamy 10 cynku nawet. Dobra. Nie, niestety chyba nie mamy. Ale wiecie co, wszystkim tym zajmiemy się już w następnym odcinku, bo ten i tak ma 40 parę minut. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Po tobie. Tak, no i trzymajcie się. Hej.